No jestem. Ogoliłem się nawet. Jak wam się teraz podobam? Zauważyłem taką dziwną korelację pomiędzy moją duchowością a moim zarostem. Im dłuższą mam brodę, im ona jest generalnie dłuższa, tym bardziej staje się tak jakby bardziej duchowy. Staje się bardziej taki, mógłbym powiedzieć, taki trochę gnuśny, ale w takim sensie, że mam takie poczucie, jakbym miał dużo więcej lat, jakbym się tak starzał, jakby mi się, no tak trochę mniej rzeczy chciało i czuję się bardziej jakbym, no nie wiem, no taki bardziej właśnie, słów mi na to brakuje, no taki duchowy, tak? Taki bardziej właśnie uziemiony. A gdy się golę, w ogóle wyglądam teraz na taką szesnastkę, nie? Taka gorąca szesnastka. Hot Damian 16. Gdy się golę, to czuję, że młodzieję. Tak jakby lata mi odpadały. Choć generalnie nie czuję w ogóle się na tyle, na ile mam lat. Mam 24 lata, a czuję się tak, jakbym miał w ogóle nieskończoność lat. Albo w ogóle jakbym nie miał wieku w ogóle. W ogóle kto wymyślił wiek? Dlaczego nie jesteś szczęśliwy w swoim własnym życiu? Myślę, że to jest mega, super, ultra ważne pytanie. Pytanie, dlaczego nie jesteś szczęśliwy? W ogóle warto jest doprecyzować to bycie szczęśliwym. Co to w ogóle znaczy być szczęśliwy? Co daje tobie szczęście? Czym jest szczęście? Czy szczęście jest jakąś wartością subiektywną, a może jest jakąś obiektywną ideą, którą możemy zrealizować i wtedy poczujemy się szczęśliwi? No muszę wam przyznać, że troszeczkę czasu spędziłem nad kontemplacją tego szczęścia i doszedłem do bardzo głębokich wniosków, z którymi chciałem się dzisiaj z wami podzielić. I bardzo was proszę o to, abyście pozostali ze mną do końca tego nagrania, bo to wideo może całkowicie odmienić wasze życie, w ogóle uratować wam wasze życie i odwrócić całkowicie paradygmat tego, jak patrzycie na świat, to, za czym dążycie i to, na czym wam w waszym życiu zależy. Dam wam taką historię, która myślę, że będzie tutaj mega super istotna oraz mega super ważna. W swoim życiu byłem cały czas nastawiony w takim kierunku, że aby być szczęśliwy, muszę osiągać, tak? Muszę osiągać. Kto z nas nie był w ten sposób nastawiony? No, ciężko jest tutaj nie pokazać palcem na wszystkich praktycznie, no bo każdy z nas praktycznie zostaje zindoktrynowany od samego dzieciństwa, że żeby być szczęśliwy, musimy osiągać. No i idąc przez życie, nauczyłem się osiągać, nauczyłem się zdecydowanie osiągać, także ja już sam siebie przekonałem do tego, że jestem w stanie osiągać i jest to dla mnie jak najbardziej okej. Ale w pewnym momencie zatrzymałem się w chwili, gdy miałem 19 lat, gdy miałem 19-20 lat, już gdy wróciłem ze szpitala, poćwiczyłem trochę na siłowni, udało mi się zbudować fajne ciało i wpadłem, może nie w taką pułapkę, ale w taki ciąg tego, że muszę ciągle teraz osiągać więcej, żeby być szczęśliwy. Tak jakby troszeczkę taką drugą stronę. Potrzebowałem sobie zrekompensować tego swojego doła szpitalnego, tak? No i udało mi się go zrekompensować, ale wpadłem troszeczkę w taką pułapkę, że znowu muszę stać się silniejszy, muszę stać się lepszy, muszę stać się taki, taki, taki i taki, wtedy będę szczęśliwy. No i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że tak osiągać to w sumie można do końca życia. I tu nie ma znaczenia, ile ja osiągnę, nie ma znaczenia, co ja mam. Tak na dobrą sprawę i tak zawsze można mieć więcej. I zacząłem przyglądać się temu swojemu nawykowi osiągania. I zdałem sobie sprawę z tego, że jest tam ukryty tak jakby pierwiastek przymusu, który uzależnia szczęście człowieka od ciągłego poszukiwania stymulacji, od ciągłego po prostu posiadania, tak? Posiadania, bo to jest praktycznie to samo. I zdałem sobie sprawę, że to warunkuje nasze życie w takim dualizmie, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz jest lepiej, raz jest gorzej i w sumie pływamy jak takie liście na wietrzu, które są uzależnione od
tego, żeby było tylko lepiej, tak, a uciekamy od tego, żeby było gorzej. No i stanąłem tak troszeczkę w miejscu i zacząłem przyglądać się samemu sobie. I zdałem sobie sprawę, że jeżeli tak będę kontynuował swoje własne życie, to jest to troszeczkę śmieszne, bo ja wyglądam tak, jakbym biegł na bieżni i w sumie biegnę na tej bieżni, co nie? Z perspektywy, powiedzmy, obserwatora biegnę na tej bieżni, może dokądś dążę, biegam, uprawiam jakiś sport, ale w sumie dalej stoję w miejscu. To znaczy, bieżnia tak jakby się porusza, ale ja na tej bieżni stoję w miejscu. I zacząłem się tak zastanawiać, czy to tylko ja tak mam? Czy to tylko dotyczy mnie, czy może ktoś jeszcze tak ma? I zacząłem przyglądać się ludziom dookoła mnie. I zdarzył się taki ciekawy fenomen, bo zauważyłem, że w gruncie rzeczy wszyscy ludzie tak mają. Wszyscy ludzie za czymś dążą, wszyscy ludzie za czymś gonią, wszyscy ludzie zachowują się tak, jakby mieli marchewkę przed oczami i w sumie nie wiadomo, za czym pędzą. I tak jak staniesz naprzeciwko jakiejś osoby i zadasz jej pytanie: stary, ale dokąd ty pędzisz, tak? To na dobrą sprawę, gdy taka osoba zacznie głęboko się zastanawiać, to nawet nie będzie wiedziała, dokąd pędzi, ani dlaczego tak jest, że pędzi. No chyba, że ma jakąś motywację, jakiś cel, coś chce osiągnąć. Ale w gruncie rzeczy jest to troszeczkę tak, jakbyśmy, wiecie, zostali zrzuceni tutaj na tą ziemię, no i trochę nam się nudzi i w sumie trzeba sobie jakoś ten czas tutaj zagospodarować w tym życiu. No i pytanie, co my tutaj z tym czasem zrobimy, tak? No bo masz życie do przeżycia. Jak już tam, powiedzmy, przejdziesz przez swój etap edukacji, przez etap prania mózgu, potem zdasz sobie sprawę, że w życiu albo sam sobie pierzesz mózg, albo inni ci go piorą i w sumie znajdziesz sobie pracę i zaspokoisz swoje potrzeby materialne, to i tak będziesz w takim poczuciu istnienia i sensem zapytania samego siebie, co dalej, co ja mogę zrobić z tym życiem, co ja chcę zrobić z tym życiem. No i wtedy zazwyczaj wpadamy na mistykę, oświecenia, rozwój duchowy, przebudzenie, fajerwerki, wyczesy, wypasy i inne super mega fajne rzeczy. I tak było też w moim przypadku. I pamiętam, to był taki okres, tak? 2 lata po powrocie ze szpitala, gdy wziąłem LSD po raz pierwszy, uświadomiłem sobie, co to znaczy kochać siebie, bo w gruncie rzeczy nigdy wcześniej siebie nie kochałem i wtedy miałem tu taką inspirację, to takie poczucie, do czego ja dążę i na czym tak na dobrą sprawę mi zależy. No bo dla mnie osobiście LSD zadziałało jak inspiracja, nigdy nie brałem żadnych środków w celu odurzania siebie, bo nie widziałem takiej potrzeby. No ale gdy złapałem tu swoją inspirację i zdałem sobie sprawę, że no w życiu jest jednak coś więcej, nie? Jest jednak ta duchowość. No i choć do tej pory nie wierzyłem w religię katolicką, ani w chrześcijańskiego Boga, no bo widok dziadka z brodą gdzieś tam w chmurach mnie po prostu jakoś nie dotykał i miałem dosyć troszeczkę tej instytucji wgrywania w człowieku, do człowieka poczucia winy, tak? I klepania różnych mantr chrześcijańskich. No i miałem ten taki sens, że chciałbym znaleźć coś więcej. No i dostałem tą taką inspirację, że jednak duchowość ma jakieś znaczenie. No i postanowiłem, że wezmę sobie jakąś praktykę duchową, praktykę medytacji, siądę na tyłeczku i zacznę medytować. No i między innymi stąd wzięła się moja fundamentalna idea dotycząca tego, aby medytować codziennie przez godzinę do końca życia. No i zacząłem medytować. Gdzieś tam moje ego zaczęło się rozpuszczać, choć w gruncie rzeczy to też zadziałało tak, że zacząłem uświadamiać sobie te warstwy różnych iluzji, iluzji społecznych, iluzji funkcjonowania naszego umysłu, tego jak funkcjonuje nasze ego. No bo wiecie, to jest generalnie, to wszystko jest zbudowane z warstw. To nigdy nie jest coś, co jest tylko i wyłącznie jedno i jest oczywiste, tak? Jeżeli chodzi o duchowość, psychologię, socjologię, rozwój, filozofię, to wszystko ma taką głębię, ma taką warstwową strukturę, którą można penetrować i badać i to jest między innymi to, co robimy w projekcie. Badamy istnienie, badamy świadomość, badamy rzeczywistość.
No i ja tak sobie siedziałem i sobie medytowałem, no i kontemplowałem i reflektowałem i między innymi dzieliłem się jak najważniejszymi odkryciami tutaj na kanale. I w pewnym momencie złapałem to. Udało mi się uchwycić to, o co tutaj chodzi, tak? Uchwyciłem świadomość. I wtedy zdałem sobie sprawę, że uchwycenie bezpośrednio tego, czym jest świadomość, jest tak satysfakcjonujące, że na dobrą sprawę to wręcz działa na człowieka jak... No nie bez powodu mistycy opisują w książkach ekstazę i błogość i w ogóle Ducha Świętego i różne stany mistyczne, prawda? No zdałem sobie sprawę, że to jest największe szczęście. Nie gdy ja gonię za przedmiotami materialnymi, nie gdy ja mam w głowie program osiągania, nie gdy staram się sobie coś udowodnić, zaspokajać zmysły, tak? Czy w ogóle biegać za pożądaniami, których w gruncie rzeczy nie da się zaspokoić praktycznie. Zdałem sobie sprawę, że świadomość i moje bycie jest dokładnie tym, co daje mi największą satysfakcję, daje mi największe poczucie szczęścia. No i natrafiłem wtedy na Advaita Vedantę. Wtedy jeszcze nie byłem tak dobrze obeznany w Kundalini. Moją pierwszą taką duchową miłością była Advaita Vedanta, Non-Duality, Eckhart Tolle, Lios, Actualize.org. No i zacząłem swój proces edukacji. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że mam w głowie tak jakby trzy części mnie, które zabierają mi moje szczęście. I zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że szczęście jest czymś, czego nie da się uwarunkować. Że na dobrą sprawę nie potrzeba nic, żeby być szczęśliwym. I samo to po prostu zgięło mnie na kolana. Płakałem, płakałem. Leżałem na kolanach, na podłodze i łzy mi leciały z oczu, bo zdałem sobie sprawę, że żeby być szczęśliwym człowiekiem nie potrzebuję niczego. I wtedy zaobserwowałem to, że mamy tak jakby uwarunkowanie społeczne, które zabiera nam nasze szczęście. Wiecie, to tak jakbyśmy rodzili się z naszym czystym sercem i po jakimś czasie mamy takie warstwy programów, które zabierają nam możliwość bycia szczęśliwym. I to są tak jakby trzy główne, nie wiem, czy mogę nazwać to programami, ale nazwijmy to trybami w naszych mózgach, które zabierają nam poczucie szczęścia. Jest to tryb perfekcjonisty, czyli wieczne niezadowolenie z siebie praktycznie, bo perfekcjonista skupia się na tym, co jest niedziałające. Kontroler, który ocenia nasze zachowania i mówi nam, co jest dla nas dobre, co jest złe, co jest społecznie do zaakceptowania, a co nie. No i nasz wewnętrzny krytyk, który ciągle nas ocenia, ciągle trzyma w nas w poczuciu niepewności i nie pozwala nam w ogóle iść ze sobą dalej. I zdałem sobie sprawę, że to nie jest tylko i wyłącznie taka jedna warstwa, że to nie jest ostateczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o uświadomienie sobie tego. Zdałem sobie sprawę, że z tego wynika również poczucie winy, poczucie wstydu, opór, lęk, brak wiary w siebie. To są te takie uczucia, które nas ściągają w dół. I zauważyłem również, że w pewien sposób nasze marzenia oraz brak dyscypliny w pogoni za tymi marzeniami również w pewnym stopniu nas upośledza. Ja wiem, że to jest troszeczkę sprzeczne, tak, jeżeli chodzi o nasze marzenia oraz dyscyplinę, bo ja powiedziałem wcześniej, że biegając w kołowrotku, tak, za osiągnięciami nie byłem szczęśliwy. Ale wtedy po tej mojej transformacji duchowej zdałem sobie sprawę, że te wszystkie marzenia, które ja miałem, za którymi ja goniłem, to nie były moje marzenia tak naprawdę. To były jakieś iluzje, wyobrażenia kulturowe w mojej głowie, do których mnie przekonano, że jak je osiągnę, to będę szczęśliwy. I dopiero po mojej duchowej transformacji uświadomiłem sobie, że ja nigdy tak naprawdę nie marzyłem i tak na dobrą sprawę nigdy nie byłem porządnie zdyscyplinowany do tego, żeby te marzenia osiągać. I poczułem, że wracam na nowo do swojego wewnętrznego dziecka, że zamieniam się w dzieciaka. Zresztą jak przeglądniecie kanał mój na YouTubie, tak, i przejdziecie do tyłu i zobaczycie te pierwsze nagrania, które ja nagrywałem, gdy biegałem z kamerą, tak,
i się cieszyłem ze wszystkiego. Tak to wyglądało. Macie wszystko udokumentowane. To, o czym ja mówię, jest po prostu na YouTubie. Macie całą historię, całą moją duchową transformację. Możecie sobie obejrzeć na żywo. I dopiero wtedy zrozumiałem to, co to znaczy tak naprawdę być szczęśliwym człowiekiem. Zrozumiałem, że tak naprawdę chcę mieć otwarty umysł, wolny od jakichkolwiek przekonań, wolny od jakichkolwiek uwarunkowań. Że nie muszę przywiązywać się do niczego, ale nie muszę się też niczego tak na dobrą sprawę wypierać. Że wiara w siebie jest czymś naturalnym i na dobrą sprawę wszyscy mamy w sobie niekończące się pokłady mocy oraz wiary w siebie. Bo wiara w siebie to jest po prostu świadomość, że jesteś. Tutaj większa filozofia to jest tylko i wyłącznie wytresowanie swojego własnego umysłu do tego, aby skupiać się na pozytywach, tak? Bo kulturowo jesteśmy, szczególnie w Polsce, tresowani do tego, aby skupiać się na negatywach i zauważyłem, że warto jest mimo wszystko przeprogramować swój umysł, aby zacząć dostrzegać w życiu pozytywy. I choć rozwój świadomości, medytacja i uważność same w sobie działają rozwijająco, bo no, nie uciekniemy od tego, że to, na co patrzymy, jest nieskończone, że istotą naszego bycia jest piękno. To, że ty jesteś, to jest piękno. Ja nie żartuję, popatrz na swoje ręce, to jest piękno. Jeżeli nie widzisz w swojej dłoni piękna, to masz jeszcze robotę do zrobienia. Bo na dobrą sprawę istotą piękna są nasze percepcje. Percepcja jest tym samym, co piękno. I zrozumiałem, że gdy żyję z poziomu obecności, z poziomu mojego serca, gdy żyję z poziomu mojego bycia, wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno się układać. Zrozumiałem, że mój umysł może mi służyć jako narzędzie, a nie musi mną kontrolować, tak? Że nie muszę żyć tak, że krytykuję siebie, poniżam siebie, jestem perfekcjonistą i we wszystkim siebie kontroluję, żeby żyć. Może być na odwrót. Ja mogę być cały czas, powiedzmy, taki jak jestem, tak? W centrum kosmosu, w centrum wszechświata i mogę używać umysłu do tego, żeby podejmować decyzje i po prostu żyć. I to się dzieje praktycznie bezwysiłkowo i spontanicznie, szczególnie w chwili, gdy ćwiczysz swoją uważność i widzisz, że świat jest czymś niedualistycznym i można to po prostu przekroczyć. I tak na samym końcu, to co jest moim zdaniem mega, super, ultra ważne. Bo wiecie, generalnie szczęście jest czymś subiektywnym, tak? Tak się mówi. Ale jest szczęście, które jest uniwersalne dla nas wszystkich. Istnieje szczęście, które jest uniwersalne dla nas wszystkich bez wyjątku. I ja sam osobiście zauważyłem, to mi bardzo pomogło i myślę, że to jest mega super istotne, szczególnie w naszym społeczeństwie. Zadać sobie takie pytanie. Czy mogę pozwolić sobie na to, aby być po prostu szczęśliwy? Czy ja mogę sobie pozwolić na to, aby być po prostu szczęśliwy? Tako. Bo nieraz nam się wydaje, że za tym szczęściem my musimy gonić, że musimy osiągać Bóg wie co. Ale czasem wystarczy po prostu pozwolić sobie na to, aby być szczęśliwym. Czy możesz pozwolić sobie na to, aby być szczęśliwy w swoim własnym życiu? Tako, bezwarunkowo. Nieważne, gdzie cię życie pociągnie, nieważne, gdzie cię życie poniesie, nieważne, gdzie serce cię będzie chciało zabrać, bez względu na uwarunkowania kulturowe. Czy jesteś w stanie pozwolić sobie na to, aby być po prostu szczęśliwy w swoim życiu? Bo to jest to, co ja osobiście wyciągnąłem z tego wszystkiego. To jest takie sedno zrozumienia tego, czym jest dla mnie szczęście. Przez tyle lat poszukiwań, przez tyle lat pracy nad sobą, zdałem sobie sprawę, że to jest tak banalnie proste. I choć nieraz trzeba się nad tym wszystkim napracować i nacierpieć, to tak. Czy możesz pozwolić sobie na to, aby być po prostu szczęśliwy?
Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, dajcie proszę dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, pozytywny przemyślunek. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.